Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Panie Marku, oprócz ewidentnych uszkodzeń szyby, które nadają się do naprawy, też z biegiem lat w pojeździe szyba czasami rysuje się, prawda, w zimę skrobiemy, również sama jazda, piasek, powstają mikroskopijne jakieś ryski i wygłębienia. Czy można jeszcze taką szybę na przykład spolerować? Bo jazda z taką szybą, szczególnie w nocy, gdy samochody z naprzeciwka nas oślepiają, powoduje rozszczepienie tego światła. Tak, jak najbardziej, również polerujemy takie szyby, jakieś drobne zarysowania, drobne ryski, jesteśmy w stanie to wypolerować, można to zrobić, ale niestety, jeżeli już są głębsze, jeżeli na przykład uderzył kamyczek i nie pękła szyba, tylko ją delikatnie wyszczerbił, nie damy rady tego zrobić, z tego względu, że na głębokość tego pęknięcia należałoby usunąć warstwę szyby, zdjąć warstwę szyby. Jeżeli w jednym miejscu, to będzie załamanie światła, dlatego nie robimy tego dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli taka szyba jest mocno porysowana i od kamyczków powybijana, proponowałbym wymianę. Bezpieczeństwo, zdrowie przecież jest najważniejsze. Oprócz szyby podlegają uszkodzeniom również reflektory, prawda? Bo w dzisiejszych czasach większość reflektorów wykonana z tworzywa, z jakichś poliwęglanów, również z czasem matowieje, prawda? I jakość tego światła słabnie z czasem. Tak, jak najbardziej wszystkie współczesne samochody nie mają reflektorów tych szkieł szklanych, tylko wszystko są to elementy plastikowe z poliwęglanu, a niestety Plexa ma to do siebie, że ona z czasem matowieje. Od tej chemii, którą używamy do mycia samochodów, od tych kwaśnych deszczy, także jesteśmy też w stanie wypolerować, jest możliwość wypolerowania takich lamp i przywrócenia pierwotnej przejrzystości. Polerujemy jak najbardziej te lampy. Później są takie odpowiednie płyny, które zabezpieczają tą pleksę, żeby ona tak szybko nie matowiała. Zachęcam oczywiście do takiej bezpiecznej jazdy, do polerowania lamp. Jeżeli nie da się wypolerować również szyby, do wymiany szyb, dlatego że gdy gorzej widzimy przez taką szybę, później zauważymy przeszkodę. Wystarczy jedna sekunda, opóźniona reakcja, już przyjeżdżamy ponad 10 metrów przy takiej prędkości od 50 do 60 km na godzinę. Czyli 10 metrów, a już możemy nie zdążyć wyhamować. Dlatego, tak jak wspomniałem, bezpieczeństwo, zdrowie jest najważniejsze, czyli dobre hamulce, opony i dobra widoczność, szyby, reflektory. No i dobrze, by mieć dowód rejestracyjny w kieszeni, bo spotkanie z policją z pękniętą szybą, bądź na przeglądzie, zawsze ten diagnosta powie, że nie podbije dowodu z pękniętą szybą, czy ze znaczącym uszczerbkiem, prawda? Po prostu. Tak. Tak jak najbardziej jest to drugorzędna sprawa. Dlaczego, jak wspomniałem, o bezpieczeństwie? Niektórzy mówią, że na przykład jeżeli jest pęknięta szyba i nie jest w polu widzenia kierowcy, że można to jeździć. Policjanci zabierają dowody, ci panowie na przeglądach nie przepuszczają, nie podbijają przeglądu, dlatego że każdy samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną. W trakcie kolizji, zderzenia, gdy wybucha poduszka powietrzna, napełnia się powietrzem, ona się musi o coś oprzeć. Opiera się o szybę, zapiera się o szybę. Dlatego szyba musi być profesjonalnie wklejona, czyli użyty odpowiedni klej i wszystkie materiały, że wytrzymała tą siłę tej poduszki naporu. A jeżeli jest pęknięta szyba i jest pęknięta w tym miejscu, gdzie opiera się poduszka, ona nie amortyzuje na całej swojej powierzchni tej poduszki, tylko w tym miejscu otwiera się ta szyba, pęka i ta poduszka nie spełnia swojej roli. Wtedy, gdy człowiek nie ma zapiętych pasów, przez tą szybę przelatuje.
i gdy ona nie jest w całości, ona nie zamortyzuje uderzenia, tylko tworzyła się w tym miejscu, gdzie jest pęknięta, wtedy robi się jakby nóż. Gdy człowiek przelatuje przez taką szybę, to jakby między gilotyną. Niezwykle istotna rzecz, którą pan powiedział, o której nie wiedziałem wcześniej, że pęknięcie szyby właśnie może to... Tak, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, dopóki nie ma kolizji, nie ma wypadku, gdy nie zadziała poduszka. Ale gdy zadziała, wtedy musi właśnie ta szyba spełniać swoje odpowiednie wytrzymałość, musi być właśnie niepęknięta, nie mieć uszkodzeń, żeby mogła zapewnić nam te bezpieczeństwo. Jeszcze raz mówię, bezpieczeństwo, zdrowie jest najważniejsze. Szybę można wymienić, a zdrowia się nie da wymienić, odkupić. U pana warsztacie również można okleić szyby folią ciemną, prawda, albo w innych kolorach, z tego co wiem. Które szyby podlegają, można okleić? Tak, jak najbardziej. Dziś, w dzisiejszych czasach, przyciemniamy szybek najbardziej, bardziej dla komfortu, wygody. Samochód oklejony taką folią, folia ma te właściwości, że ten samochód nie nagrzewa się w ten tak mocno. Odbija te promienie świetne, odbija ultrafiolet, że tapicerka nam nie blaknie. Jeżeli nie nagrzewa się, bardziej jest komfortowa jazda, czyli jesteśmy bardziej zrelaksowani, nie zmęczeni tak bardzo, jeżeli nie mamy tak dużej różnicy temperatur. Również klimatyzacja nie musi tak wydajnie pracować, bo automatycznie jest troszeczkę chłodniej w tym samochodzie, czyli po kilku latach może się nam nawet zwrócić te przyciemnianie. Czyli są szyby, których ewidentnie nie wolno przyciemniać. Tak, przepis nam mówi, że w polu widzenia kierowcy, czyli 180 stopni, jak mamy od ramienia lewego do prawego, 180 stopni przejrzystość światła musi być 70%. Czyli możemy, w praktyce jest to tak, że wszystkie nowsze te samochody mają szyby przyciemniane, takie delikatne, zielonkawe. I według pomiarów one mają już w granicach 27-28% przyciemnienia, także cokolwiek nakleimy, będzie już to niezgodne z przepisami. Tylnią część samochodu jak najbardziej możemy przyciemniać zgodnie z atestem, jeżeli mamy atest, zezwolenie z Instytutu Szkła Ceramiki w Krakowie, jak najbardziej zapraszamy. Czy takie folie podlegają certyfikacji, atesty mają jakieś? Tak, tak, oczywiście. Żeby to profesjonalnie zrobić, należało mieć właśnie atest z Instytutu Szkła Ceramiki w Krakowie, żeby szyba z tą folią spełniała właśnie wymagania, również była bezpieczna. Też oprócz komfortu, również zaletą przyciemnienia szyb jest to, że nie widać tego, co mamy w środku, prawda? Czasami samochody typu kombi, rolety odsłonięte, bagażnik byłby do wglądu dla potencjalnych złodziei, a dzięki takim foliom nic nie widać. Tak, jak najbardziej. Nic nie widać, ale również dużo klientów jest przyciemnia samochody dla wygody. Dziecko, które jest na foteliku z tyłu w samochodzie, no niestety mocno się nagrzewa, czy jakieś zwierzę, a gdy jest przyciemnione folie, tak właśnie nie razi w oczy, nie nagrzewa się dziecko, które jest wyjęte z samochodu nagrzanego, wystarczy lekki wiaterek i już jest przeziębione. A zdrowie, jak mówiłem, jest najważniejsze. Czy są jakieś szyby dyskwalifikują, nie wiem, kształt szyby, że nie można tego wykonać, takich czynności? No kształt nie, no po prostu to jest tylko większy stopień trudności. Dla państwa. Tak, dla nas, no jak najbardziej wszystkie można szyby przyciemniać, oczywiście zgodnie z przepisami, czyli od słupka właśnie tego tylnego do drugiego słupka po drugiej stronie jak najbardziej. No i należałoby to zrobić folią termokurczliwą, czyli tylnie szyby z jednego kawałka, z całości, żeby to wyglądało i co najmniej 5-6 lat spełniało swoje warunki, na które właśnie na takie folie udzielamy atest, gwarancję jak najbardziej. Lepiej oddać taką czynność fachowcom, żeby to zrobili, bo fatalnie naklejona folia naprawdę odwrotny skutek przynosi, bo wygląda potwornie po prostu.
No, zdjęliśmy już wszystkie urządzenia, wypolerowana szyba, wyczyszczona. Powiem szczerze, nie wiem, w którym miejscu to było. Ja również nie widzę. Dziękuję za rozmowę i za fachowe porady. Dziękujemy, zapraszamy. Zatem, szanowni państwo, widzieli państwo na własne oczy, jak fachowo, w miarę sprawnie, szybko można naprawić uszkodzoną szybę. To, co się dowiedziałem ja nowego tutaj od fachowca, to, że cała szyba to jest po prostu nasze bezpieczeństwo, lepsza widoczność, dlatego warto o nią zadbać. A o tym, jak czasami kierowcy mają bujną wyobraźnię i jak można zastąpić szybę w samochodzie, o tym pokażę zdjęcia. Szanowni państwo, w tym magazynie to już będzie wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.